Cześć, jestem Patryk, a w dzisiejszym odcinku nagram jak robię... prasę hydrauliczną, na której chcę rozwalić rzeczy przesłane przez was, drodzy widzowie. Oglądajcie uważnie ten odcinek, bo do wygrania będzie taki oto motocykl zrobiony przeze mnie własnoręcznie. Na wstępie muszę przyznać jednak, że zacząłem ten filmik nagrywać już kilka dobrych lat temu, dlatego jestem zmuszony dodać co prawda kilka brzydkich ujęć, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Jak możecie zauważyć, nogi do prasy mamy gotowe. W takim razie krótka retrospekcja, jak je zrobiłem. Jak widzicie, w tych elementach wykonałem otwory, dzięki którym będę mógł regulować wysokość stołu. Jeśli mowa już o stole, to do jego wykonania będę potrzebował wypolone elementy z blachy. Jednak w tym celu pojadę do pewnej firmy. Ogólnie, to jedziemy na wypalarkę CNC. Wypalić tą blachę. Kurde, wszyscy nas biorą. Cełówka ta, oprócz oczywistego wzmocnienia konstrukcji, posłuży mi również jako prowadnica do siłownika, ponieważ chcę, aby można było go swobodnie przesuwać na boki. No to spawamy! Pierwszą blachę mam już gotową, teraz dokładnie to samo muszę zrobić na drugiej, ale no spokojnie, trochę wam to streszczę. To jest niesamowite, że ten stół jeszcze się nie rozpadł. Ta konstrukcja zaraz się obalnia, tego zaraz przykręcę stopy, które wcześniej wykonałem. No to teraz ta łatwiejsza część. Jeszcze cięższe mogę to zrobić. Ah!
powoli zaczyna to wyglądać jak prasa. Rama jest już skończona. Następnym etapem będzie zamocowanie siłownika hydraulicznego, który właśnie przed chwilą przywiózł mi kurier. No dobra, tak na serio, otworzyłem już on 2 tygodnie temu. Okej, wytnę teraz blachę o mniej więcej takim kształcie, do której od spodu przykręcę siłownik, a całość będzie podwieszona na prowadnicach, o których wcześniej wspomniałem. Ja nie zmieszczę? Ja serio? No i teraz pytanie, jak zamocować kwadratową płytę w tokarce? I uwaga! O, zaraz będą hejt od tokarzy, urwę uchwyt, wszystko za ciężkie, o Jezu, zabijesz się. Zobaczycie, następny projekt zrobię z kartonu. Ale ja mam farta. Wygląda na to, że prasa jest skończona. Mógłbym teraz zrobić jakiś biedny test, no ale mam lepszy pomysł. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, prasą tą chcę zgadać rzeczy przesłane przez was, drodzy widzowie. Tak więc, jeśli chcesz zobaczyć, jak ulubiona zabawka twojej denerwującej siostry jest zgniatana na tej właśnie prasie, albo masz jakiekolwiek przedmioty walające się gdzieś po kątach, to znajdę dla nich użytek.
Dodatkowo, osoba, która prześle najciekawszy przedmiot, wygra ten oto model motocykla zrobiony przeze mnie własnoręcznie. Adres i więcej informacji znajdziecie w opisie, a tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Oye muñeca, ya mueve la cadera, sobre el ritmo y las trompetas, con tu beat kick or como una escopeta, bachos on the prowl, with the hoochie looking fresca, all you delincuentes.